Ja nie wiem, czy to kim. Jakiś tam robisz? Boże, co to jest? Co się stało? Jezu. Czemu to świeci? Teleportowaliśmy się. Czemu to jest różowa... Czemu ja mam inny kostium? Trochę ci coś pan zmienił, jakiś dziwny kolor. Pan ma jakiś brązowo, różowy? Niech pan poczeka. A no faktycznie. Ustawmy sobie taki. O, dobra. Czemu ja mam ten płaszcz? Jak pan sobie ustawia kolor? Co to za magia? Magic, ja jestem z rodziny takiej... No, co mają moce. Zdrowo jebnie. Nie. A, dobra. Co tam się dzieje? Nieważne, co to za Deadpool na oczy? Chodź normalnie. Oni to są normalni zwykli ludzie, chodź. Panie. Potem będziemy z nimi rozmawiać, chodź. Normalnie idziemy. Ja by nic. Co to jest jakiś cyrk? Nie, poczekaj. Cicho. Ja to pamiętam, oglądałem. NONI! Uciekaj szybko! Noclipem! Żeby nie wiedział, że my jesteśmy. Jakim noclipem, proszę pana? Nataniem. Dupa. Panie, magia to nie noclip. Dobra, ja panu dam moce. Nie, czy to dobry pomp? Czemu pan mi dał moc? Niech pan naciśnie V. Nie działa. Ale ma pan pistolety! Padnie. No mam. Jakiś ruski koło jest. Dzień dobry. Dobra, idziemy do mania. Dzień dobry. Dzień dobry. Cicho. Dlaczego tutaj są takie hałasy? Co, drugiej nocy puszcza? No tak, ale... Kurde! Kto to wydaje te dźwięki? Co? Opa! Tak, to jest. No siema, słuchaj. Ile lat minęło, ja pierdykam, jeszcze nowy kostium się uszyłeś. A to kto? Jestem twoim wielkim fanem. To jest ten z przeszłości. Proszę. Serio mówię. Pamiętasz te portale, nie? Proszę. No wtedy ostatni raz się zobaczyliśmy, odpaliłeś to gówno i już nigdy ci nie zobaczyłem. Dla... No faktycznie recepcjonisty. To jest prawda. Andrzeja. Ale ty dalej robisz takie ogromne portale, jak kiedyś, takie kurde ogromne koło? Dziękuję. Znaczy, dobra. Do końca to już nie, bo już zmieniłem technologię. Nikomu tego nie oddam. Muszę ci coś powiedzieć, będzie się niebezpieczeństwo. Proszę pana, proszę wyjść. Dobra. O Janusz. Proszę nie krzyczeć, dobrze, panie Janusz. Okej, okay. Ale proszę, panie Janusz. Czemu pan pcha ten automat? Proszę mnie poszukać. Proszę mi zrobić resuscytację. Skoczka widzę marnej. Oh hell no! Proszę mnie posłuchać. Proszę wyjść. O, to te maskotki, które rozdają za darmo na wysypisku. I jeszcze się rusza, widzę zautomatyzowane. Muszę wam powiedzieć, że w przyszłości będziecie mieli coś przerąbane. Pamiętasz, że robiłem wielki kółek czasu. Ej, nie wiem dlaczego. No właśnie, to... Zaraz! Tak. Czyli że u ciebie to ja się znam z Heksem i z tym debilem, on się chyba Heksu nazywa, coś tam słyszałam o Heksu, nie? I z Januszem i że I portale są... Będziemy mieli przerobane przygody. Ale o co wam chodzi? Jakie portale? Słuchajcie, ja cię znam, chłopie. Mam déjà vu. Ja cię znam na pamięć, chłopie, ale ty mnie nie znasz. Ja jestem po prostu z przyszłości, dobra? Że ja. To jest Opel i on miesza w czasoprzestrzeni. Ostatni raz, gdy się zobaczyliśmy, to on zrobił portal. W 2014 roku, ale coś tak pod koniec już listopada. 2014? 15 to był! Różowy Betowil tak? Nas będzie gonił. Znaczy ale chłopie, jest 2016 rok, o co ci chodzi? Taki 16, 19 jest! Słyszałeś coś? Głowie jest 16 rok. Bo my się w ogóle kurde liczy. Zobacz sobie na moim sprzęciku, co sobie ostatnio kupiłem. A tu jest pół do cypisa, to jest cypisowy zegar, to jest w ogóle gdzieś indziej. Zobacz, tu pisze 2019 rok 10 października.
Aha. Co tam pierdziali? To chyba ja musiałem mieć coś ustawione, jeżeli chodzi o zegar, to ja zawsze żyłem w przeszłości. Posłuchaj, ja ci coś powiem, bo ty jesteś Wiktor Książki, tak? Muszę zostawić te butelki, to nie moje. Książki, AK, dzisiaj. Co pan już pije? Co ci powiem, Budę? Muszę ci powiedzieć, że będziesz miał przerąbane. Ma pan, pij! Mogę ci nawet rozmowarować, to będziesz... Będziesz pracował w pizzerii, jeszcze to będzie... Ja idę srać. Taka fejkowa. Wiele rzeczy będzie. Kurde. No jeszcze możesz przekonać, kurde. Ty, upier, ja mam jakieś déjà vu. Jakby mi przez sekundę coś przeleciało przez głowę. Aha, to akurat... Ty znowu. Ale wiecie co, jak was zauważyłem... O, tak, za dużo wiedzy. Jak was zauważyłem i potem zobaczyłem na tych... Teraz Janusz Sundaga, to trochę tak dziwnie mi się zrobiło. Wiecie, że tak trochę... Ale może to jest ale wiesz, że to jest może Sundajski, to jest ten z memów. Panie Januszu Sundaga, jesy! Super! Chyba za dobrze przyjąłem. No tak? Mogłeś mi tego nie przypominać? O kurde, dużo wiedzy. Poczekaj, zapiszę panu. Jego mózg nie udźwignął, no coś poradzimy. Słuchaj, ma, może już pójdziemy stąd. Proszę. Bo trochę jesteś, coś zepsułeś tutaj, na ciebie. Bo coś, bo Kubik ma zawał ciągle. Zaniosę panu za chwilę. No dziękuję, dobra, to ja będę czekał na górze. A nie! Dobra. Panie, za dużo wiedzy! Oh, hi. Co pan ze mną zrobił? Naciśnij pan Ctrl Alt minus 1. Ctrl Alt minus 1. Nic mi nie dało. Ty, panie, jak już przez chwilę stałem bokiem. Patrz, co się ze mną dzieje. Coś tam się zgubiło. Coś tu się zepsuło. Coś tu jest nie tak. Saliwa, może tu uciekamy. Chyba tak, proszę pana. Proszę pana, a co się tutaj dzieje? Bo nie czuję jakby to po normalnie. Jeszcze ruska muzyka, jestem przed dobra, hotelem. Dobra, słuchajcie, my sobie idziemy, dobra? Ale dlaczego? Może na kawę chcę się do mnie puszczać. Proszę pana, proszę pana. Zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy kule cofnięci w czasie i możemy zepsuć nawet ciebie. Tak. Proszę pana. Co? Ma pan już autograf u góry. Ja się sam dziękuję. Nie podasz w pizzerii, która jest też zwariowana jako tutaj. Pracownika. Dziękuję. Kubik. Tak? Później się zobaczymy. Dobrze. Nie zostawiam się tu! Ty pizki! O, proszę się odsyłać! Nie zostawię mnie, ja to będzie, nie chcę znowu żyć bez ciebie. Słuchaj, Kubik, ty wiesz, ile nocy nie przespanych płakałem całe noce bez ciebie. Kubik, zaśnij już, Kubik, zaśnij już. Ktoś się zesrał.